Witam was serdecznie, kochani. Nazywam się Piotr Banasiewicz i muszę wam powiedzieć, że kiedyś już byłem na tym miejscu. Kiedyś miałem tak wewnętrzną potrzebę, żeby przyjść i przyznać się do Boga. Kiedyś, kiedy głoszona była Ewangelia na tym miejscu, to ja tu przyszedłem. Człowiek powiedział, że jeżeli chcesz przyjść, jeżeli chcesz, żebym się o ciebie pomodlił i chcesz spotkać się z Jezusem, to przyjdź. Ja przyszedłem, miałem wewnętrzną potrzebę, żeby przyznać się do Jezusa. I chcę ci powiedzieć, że nie wstydzę się Ewangelii Bożej, bo jest ona mocą Bożą dla każdego, kto uwierzy. Nie wstydzę się imienia Jezus, jestem z tego dumny, ale chcę powiedzieć tobie, że kiedyś nie znałem Boga tak, jak znam Go dzisiaj. Wcześniej Bóg był dla mnie tylko zewnętrznym rytuałem, tylko czymś, czym tak naprawdę nie mogłem żyć. Bóg nie był dla mnie prawdziwy i chcę ci powiedzieć, że zostałem wychowany tak jak każdy człowiek w tym kraju w religii katolickiej. Ja byłem człowiekiem, który chodził do kościoła, wykonywał te wszystkie rytuały. Byłem chrzczony jako małe dziecko, ale nigdy nie było mocy w tym życiu. Nigdy, kiedy byłem małym dzieckiem, nie widziałem w moich rodzicach, którzy mówili, że wierzą, nie widziałem w nich życia, nie widziałem radości, nie widziałem szczęścia. Dlatego, że jest napisane, że pierwsi ludzie, Bóg stwarza człowieka na swoje podobieństwo, ale ze względu na grzech ci ludzie umierają. Umierają wewnętrznie i oddają autorytet. I chcę ci powiedzieć, że każdy człowiek, który się rodzi się wewnętrznie martwy i oddaje autorytet. Oddaje moc, oddaje tą zdolność w ręce diabła, dlatego że pierwsi ludzie ze względu na grzech, oni umarli i każdy człowiek, który się urodził, jest martwy duchowo. I chcę ci powiedzieć, że Bóg miał doskonały plan. On chodził jako ten, który miał moc, jako ten, który realnie uwalniał ludzi. On, największymi przeciwnikami Boga byli ci, którzy byli religijni, faryzeusze. To oni stawali naprzeciwko Niego i to oni chcieli tak naprawdę zatrzymać to życie, które płynęło z Niego. I dzisiaj jest podobnie. Dzisiaj religia, to czego zostaliśmy nauczeni, chce zatrzymać to życie, które płynie z Jezusa. I ja powiem ci, że szukałem szczęścia. Wychowałem się w takim domu, że nie mieliśmy często co jeść, nie mieliśmy prądu. Ja odrabiałem lekcje przy zapalonym wieczku i chcę ci powiedzieć, że z tej perspektywy potrzebowałem coś zmienić. Szukałem radości, znalazłem tą pseudoradość w narkotykach. Byłem człowiekiem pogubionym i ta pseudoradość doprowadziła mnie do ruiny, doprowadziła mnie do miejsca, gdzie nie umiałem sobie już niczym poradzić, gdzie nie umiałem tak naprawdę już żyć, gdzie życie moje zatoczyło koło i spotkałem takiego człowieka. On powiedział mi Ewangelię, on powiedział mi o Jezusie, on powiedział mi o tym, że każdy człowiek może narodzić się na nowo. I ja wcześniej chodziłem do kościoła, ale ten kościół był dla mnie tak naprawdę teorią. I Słowo Boże mówi, że kiedy Jezus uczył, to nie uczył tak jak ci, którzy byli uczeni w Piśmie, ale jako ten, który ma moc. I ja chcę ci powiedzieć, że istnieje prawdziwy Boży plan dla twojego życia, że Bóg chce, aby wypełnił ciebie Jego Święty Duch, żeby ten Święty Duch zamieszkał, żywy Bóg w tobie. I kiedy ten Święty Duch zamieszka, to ty stajesz się nowym człowiekiem, to ty stajesz się nowym stworzeniem, to ty zostajesz obleczony w moc wysokości. I ja zostałem ochrzczony w Duchu Świętym. We mnie zamieszkał Święty Duch, Boży Duch, który pozwolił mi zwyciężać. I On pozwala mi zwyciężać do dzisiaj. Ja widzę rzeczy inaczej. Ja zmieniłem zupełnie perspektywę. Dlatego, że Boża moc, Boża zdolność to jest miejsce, w którym ty możesz sprzeciwić się każdemu diabelskiemu atakowi na twoje życie. I moi rodzice oddali autorytet. Moi rodzice oddali władzę w ręce diabła. Ale wiesz co? Dzisiaj jestem ojcem. I dzisiaj ten autorytet przejęłem. Dzisiaj wziąłem od Jezusa to, co miał dla mnie. Wziąłem władzę, wziąłem moc nad swoim życiem i nic nie będzie już tak naprawdę sterowało moim życiem. I dzisiaj, tak jak przechodzicie tutaj, to wielu ludzi jest poranionych, wielu ludzi oddało autorytet, wielu ludzi jest chorych, wielu ludzi jest zranionych, relacje są zniszczone, ludzie po prostu żyją w ciemności. Ale chcę ci powiedzieć, że jest napisane, że Bóg przyoblekł mocą z wysokości tych, którzy uwierzyli. I jeżeli ty dzisiaj uwierzysz, jeżeli zdecydujesz się na to, że chcesz, żeby On się stał realny dla twojego życia, jeżeli uwierzysz w to, że On umarł za twoje grzechy 2000 lat temu, to ty możesz stać się domem Boga, stać się żywą świątynią Boga i możesz mieć moc z wysokości, dlatego że chcę ci powiedzieć, że istnieje walka duchowa o twoje życie, że diabelskie zastępy dzisiaj walczą o każdą duszę. Dlatego jesteśmy tutaj,
aby powiedzieć Ci prawdę, aby dać Ci narzędzia do tego, żebyś nie musiał umierać, żebyś mógł być zdrowy, żebyś mógł być wolny, żebyś mógł być nowym człowiekiem. Ja dzisiaj nie kradnę, nie piję, nie mam nienawiści w swoim sercu. Dzisiaj nie jestem taki jak kiedyś, dlatego że realnie Go doświadczyłem i doświadczam Jego miłości, doświadczam Jego mocy, doświadczam czegoś, czego nigdy nie doświadczałem. Ja zawsze tego szukałem, a dzisiaj mam. To od Ciebie zależy. To nie da Ci nic wykonywanie religijnych uczynków. Nie da Ci nic to, że jesteś dobrym bądź złym grzesznikiem. Musisz zdecydować. Musisz dzisiaj podjąć decyzję, że chcesz na nowo się narodzić. I ja powiem Ci, że byłem na takiej konferencji, dlatego że kiedy nawróciłem się, to nie wiedziałem dużo, ale poznawałem Boga. I byłem na takiej konferencji, gdzie pomodliłem się o takiego człowieka. I ja zobaczyłem, że ta Boża moc jest żywa, jest realna. Ja dotknęłem tego człowieka, położyłem na niego ręce i ten człowiek został ochrzczony w Duchu Świętym i on upadł pod Bożą mocą i został wypełniony pokojem od stóp do głów. I to jest Boży plan, żebyś został wypełniony pokojem, żeby każda ciemność zamieniła się w światło, żeby każdy deficyt zamienił się w Twoje mocne strony, żeby wszystko, co dzisiaj Ciebie blokuje, wszystko, co dzisiaj nie pozwala Ci iść do przodu, wszystko, co w Twoim życiu niszczy Ciebie, każda broń ukuta przeciwko Tobie, wszystko, co zatrzymuje Ciebie, żeby zostało zniszczone. Dlatego przyjdź, jeżeli chcesz doświadczyć żywego Boga, jeżeli chcesz, żeby Twoje życie uległo zmianie, jeżeli chcesz, aby ta moc, jeżeli chcesz, aby ten Duch, jeżeli chcesz, aby ten żywy Bóg zamieszkał w Tobie, w Twoim sercu, to przyjdź, a my się o Ciebie pomodlimy. Jest napisane, że Bóg daje nowe serca, że człowiek ma serce z kamienia, ale Bóg daje nowe serce, mięsiste. I to jest świat duchowy, który jest żywy i realny. I w tym świecie możesz doświadczać prawdy.